Trwa głosowanie na najpopularniejszych dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Mławie. O zaszczytne miano rywalizuje 17 policjantów, którzy na co dzień służą pomocą i czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców w swoich rejonach. Dwóch policjantów może otrzymać taki tytuł, jeden z terenu miasta i jeden z terenu gmin powiatu. Natomiast sam cel konkursu to przede wszystkim podkreślenie roli dzielnicowego wśród mieszkańców, a to czy jest dany dzielnicowy najpopularniejszy, to również kryterium oceny współpracy z mieszkańcami i tego, czy dzielnicowy jest rozpoznawalny przez nich, jest przez nich znany, lubiany i doceniany. Już po raz kolejny na terenie powiatu mławskiego konkurs prowadzony jest w formie plebiscytu facebookowego. Głos można oddać także mailowo. W tym roku już po raz kolejny stawiamy na plebiscyt internetowy, a dokładnie na plebiscyt na Facebooku, ponieważ jak się okazało już podczas ubiegłej edycji, kiedy postawiliśmy na taką formę konkursu, plebiscytu, zainteresowanie było bardzo duże. Internauci oddali blisko 4,5 tysiąca głosów na swoich dzielnicowych. Wystarczy wejść na profil Policja Moława i tam pod postem konkursowym kliknąć Lubię to przy zdjęciu dzielnicowego, którego pracę cenimy najbardziej. Informacje na temat funkcjonariuszy dostępne są m.in. w aplikacji Moja Komenda. Jest to bezpłatna aplikacja, którą możemy ściągnąć na swój telefon komórkowy i tam za pomocą bardzo prostej wyszukiwarki wpisać swój adres zamieszkania, a wyszukiwarka już sama odnajdzie naszego dzielnicowego ze stopniem, imieniem i nazwiskiem, rejonem służbowym i z tej aplikacji również bezpośrednio możemy połączyć się ze swoim dzielnicowym. Konkurs potrwa do końca stycznia bieżącego roku. Kryterium oceny będą głosy oddane przez internautów w formie lajków lub informacji przesłanej mailowo. Najpopularniejszych dzielnicowych z terenu miasta i gmin poznamy już w lutym.